Witajcie kochani na moim kanale. Dzisiaj chcę zapowiedzieć kolejny konkurs na Tipli. Będzie do wygrania kalendarz adwentowy, ale nie ten, tylko ten, co stworzę sama. Będzie 24 woreczki do wygrania przez jedną osobę. Myślałam może, żeby losować każdego dnia inną osobę, ale jednak to jest i czasochłonne, i finansowo też jest, bo każda wysyłka kosztuje, więc stwierdziłam, że zrobię jeden kalendarz adwentowy. Każda wpłata na Tipli 5 zł to jest jeden los. I przez cały miesiąc, październik, zapraszam do Tipli. A co będzie w tych, że tak powiem, woreczkach? Na pewno będzie zdrapeczka, na pewno będzie coś słodkiego i na pewno będzie jakaś niespodzianka. Oceniam ten kalendarz, jakby inwestycja w ten kalendarz moja to tak ponad 250 zł, ale będą tam prace ręcznie robione przeze mnie, więc jakby ciężko mi określić, ile by to kosztowało, więc każdy może sobie ocenić na swoją, jakby na swoją, no nie wiem, no to ile by tam, że tak powiem, bo wiecie, ręczna robota to jest ręczna robota. Czasami jest nieocenialna. W każdym bądź razie będą różne tutaj prezenty, ale dlaczego jest ta książka? Dlatego, że wymyśliłam sobie, ponieważ tak jak wiecie, no u nas na Ukrainie nie ma czegoś takiego jak kalendarz adwentowy. Teraz już jest, bo wiem, że już wprowadzone w niektórych rodzinach, ale będę na podstawie tej książki tworzyć prezenty, na przykład postanowienia adwentowe. Więc w pierwszym na przykład woreczku będzie coś takiego dopasowane do tego. Będzie też karteczka napisana właśnie na każdy dzień, bo tutaj jak wiecie, na przykład o, lampiony, tak? Coś na przykład będzie związane z lampionami. Są na przykład takie tematy, na przykład modlitwa czy coś, no to na przykład wstawię jakoś, no w każdym razie już to moja głowa, co ja tam wymyślę, ale myślę, że ten, kto wygra ten kalendarz, będzie zadowolony. Teraz powiem Wam jeszcze taki jeden warunek, że raczej nie będę wysyłać tego kalendarza za granicę ze względu na to, że on na pewno będzie ciężki i wiadomo, jakie są koszty i boję się, że po prostu za granicą może zginąć, no bo wiadomo, jakie są czasy, więc jeśli ktoś chce za granicę wziąć udział, ale ma kogoś w Polsce, gdzie bym mogła wysłać, to jak najbardziej, tylko musicie mi o tym powiedzieć, że adres będzie do Polski, więc nie ma wtedy problemu, dlatego robię to w październiku, żeby w listopadzie już wysłać i żebyście mogli w grudniu zacząć otwierać te woreczki. Mam nadzieję, że będzie fajna zabawa i ja też się będę przy tym bardzo fajnie bawić, bo powiem Wam, że będzie to dla mnie wielka inspiracja, żeby stworzyć. Ja już nie ukrywam, że mam już trochę prezentów, bo uzbierałam, ale tak czy inaczej jeszcze chcę zobaczyć, kto się zapisze, żeby tak dostosować do, wiadomo, no, jeśli na przykład się trafi maseczka czy coś, no to chłopak może dać dziewczynie, mąż, żonie, a zawsze się w woreczku znajdzie coś dla dwojga osób, bo on może zdrapać zdrapkę, ona sobie zrobić maseczkę, albo odwrotnie. W każdym razie będzie dla każdego coś dobrego. Więc myślę, że fajny pomysł. Także ja Was zapraszam, zachęcam. Będzie mi bardzo, bardzo miło. I dlatego właśnie na Tipli, bo chcę też, żeby ktoś coś też od siebie dał. No i myślę, że to jest też fajny pomysł. No i jakoś tam przy okazji tego, że na Tipli będę miała jakieś tam finanse, to zawsze mogę coś fajnego i lepszego kupić. No bo tak jak mówię, no jest to troszkę kosztowne, ale jest to bardzo fajne, bo kalendarzy adwentowych jest mnóstwo na rynku, można wybierać, kupować i tak dalej. To jeszcze wszystko będzie ozdabiane w jakiś sposób. Zobaczymy, jak to będzie z czasem, ale na pewno będzie to ładnie wyglądało. Można sobie będzie na sznurek powiesić, jak ktoś będzie chciał, a można będzie sobie poukładać to w pudełko jakieś i wyciągać po jednym. To już będzie każdego dowolna sprawa. Patrzyłam już, czy jest książka kalendarz adwentowy i na dzień dzisiejszy nie widziałam, że można kupić ją. Może już będzie, więc jak ktoś chce tej książeczki, no to trzeba szukać w internecie, bo naprawdę bardzo fajne te opowiadanka, bardzo fajne napisane, polecam, naprawdę jest tak dostępna dla wszystkich, tak, bardzo tak nowocześnie, fajnie, mi się podoba. Wydaje mi się, że Adaś jeszcze jednak jest za mały na te opowiadanka, ale będziemy czytać, bo on już na przykład wie, kto to jest Święty Mikołaj i że trzeba do niego napisać list, więc on już będzie pisał, ale powiedział mi, że nie będzie pisał listu, bo jeszcze nie umie pisać, tylko będzie malować, no i wiadomo, namaluje traktor, desery to jest słowo z przedszkola i koparkę, także my już wiemy, co dla dziecka mamy kupić. To go na pewno ucieszy. A ja Was wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do udziału na
w konkursie na Tipli. Oczywiście trzeba być moim subskrybentem, trzeba, bo to nie tylko wystarczy, że się wpłaci 5 zł i już się bierze udział, bo właśnie 5 zł na Tipli to jest jeden los, ale trzeba być moim subskrybentem, komentować, bo to jest też bardzo ważne. Ja bym chciała, żeby ten kalendarz trafił w ręce kogoś, kto naprawdę mnie obserwuje, wie co robię, czym się interesuje i ja też w ten sposób poznaję Was, jak mi coś o sobie piszecie, także bardzo, bardzo Was zapraszam do tego, żebyście byli aktywni, zwłaszcza ci osoby, którzy chcą w ten wygrać kalendarz. A losowania będzie na live, więc będzie naprawdę wszystko tak, jak powinno być. No co, ja się zabieram powolutku za pakowania tego wszystkiego, a Was zapraszam. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jest to, troszkę się powiem Wam, że stresuję, no bo nie wiem, jak to odbierzecie, ale planowałam sobie, myślałam, może z kimś się wymienić, właśnie tak, jak robi to Ania i Marysia. Z kanału My Beautiful Life i moja rodzinka 1+3, ale jednak stwierdziłam, że jeszcze to taka większa odpowiedzialność jest, że i trzeba kogoś poznać bardziej, no nie wiem, stwierdziłam, że na razie zrobię taki kalendarz i zobaczymy, kto wygra i jak to będzie. Jak ktoś wygra, kto nie ma kanału, nic nie szkodzi, będziemy w kontakcie i będziecie mi mówić, czy jesteście zadowoleni, czy nie, także, bo każdy może wziąć udział, nawet ci, co nie mają kanału, a może założycie ten kanał na przykład, żeby pokazać innym, co tutaj jest, bo to naprawdę będzie fajnie i ciekawe. Tak mi się wydaje. Bardzo Was serdecznie zapraszam, pozdrawiam serdecznie i buziaczki.